Cześć! Słuchajcie, jakoś tak się złożyło, że od dość dawna na moim kanale nie pojawił się żaden nowy poradnik. Z jednej strony jest tak dlatego, że, cóż, wydaje mi się, że większość takich najbardziej palących, najczęściej występujących problemów albo zagadnień generalnie serwisowych omówiłem na filmach im dedykowanych już dość dawno. No a jeżeli powstają tam jakieś nowe kwestie, to po prostu przybliżam je Wam na filmach serwisowych, gdzie już teraz jest po prostu całkiem sporo wiedzy. Natomiast okazuje się, że faktycznie jest jeden taki e, temat, który warto poruszyć. Właściwie jeszcze raz, z którym niestety, ale czasem jednak macie problemy. I wielokrotnie muszę pisać za każdym razem tą samą sentencję. Mam nadzieję, że po dzisiejszym materiale to się zmieni. A będzie to film poświęcony Krakenheadom, czyli głowicom tłoka mojego projektu wykonanych w technologii druku 3D FDM. Które już jakieś 3 lata wpuściłem na rynek i które generalnie cieszą się naprawdę sporym zainteresowaniem. Natomiast jednak, element jest dość specyficznie zaprojektowany, zupełnie inaczej niż jakakolwiek opcja dostępna na rynku. Co niestety, ale jakieś tam części z Was może po prostu przysporzyć problemów. Dlatego teraz weźmiemy sobie jakąś klameczkę i zamontujemy moją głowiczkę. Myślę, że R603 jest idealnym kandydatem, żeby zaprezentować Wam tą operację z prostego powodu. Te moje głowice najczęściej właśnie do replik od armii trafiają. Generalnie do jakichś tańszych klamek, które po prostu w stoku są nieszczelne, no i niestety, ale starsze armiaki z tą szczelnością miały naprawdę duży problem. No i radzicie sobie całkiem skutecznie za pomocą moich Krakenheadów. Dlatego mamy tutaj właśnie R600 trójkę w stanie no taki a nie innym, ktoś sobie to tak e, całkiem ciekawie powiedzmy, skastomizował. Pistolet jest już po moim serwisie. Trafił do mnie przede wszystkim dlatego, że był strasznie nieszczelny i to wam jeszcze pokażę. E, no a inna kwestia była taka, że po prostu klamka była brudna, usyfiona olejkiem, trzeba było ją wyczyścić, no i troszeczkę polizać. Na pierwszym miejscu stabilizacja lufy no, jakby nie patrzeć no ten dość ciężki tłumik, zgłaśniacz, amplifier, cokolwiek, no, po prostu waży i ciągnie lufę w dół. Ta lufa szoruje zamek od spodu, więc to musi być stabilne w takim przypadku. No i przy okazji, jakieś tam skrócenie pracy mechanizmu. Tak, armiaczka da się zrobić całkiem fajnie, no i właściwie ostatnim mankamentem jest tutaj nieszczęsna nieszczelność. Dlatego teraz coś z tym zrobimy. A więc musimy się dobrać do zespołu pneumatycznego. Czego go pokazywać wam nie będę, bo robiłem to wielokrotnie, robię to praktycznie na każdej recenzji. A jakby ktoś był bardzo uparty, to jest gdzieś tam w odmentach mój bardzo stary film o rozkładaniu high-capy kolta. No więc mamy blowback unit wykręcony z pistoletu. No i tak, jest tutaj fabryczna stokowa głowica, niespecjalnie jakaś zużyta, a mimo wszystko po prostu strasznie nieszczelna. Co można w prosty sposób sprawdzić, co pewnie już zresztą też kiedyś u mnie widzieliście: zakrywamy sobie wlot gazu palcem, odsuwamy trochę dyszę i dmuchamy w jej wylot. No niestety trzeba się z nią pocałować. W międzyczasie jeszcze sobie tak pojeździłem tą dyszą, żeby sprawdzić w których miejscach ona po prostu ma ten przeciek. No i niestety ma go wszędzie i jest on po prostu straszny. Taki pistolet po prostu gubi gaz, co jest szczególnie bolesne w przypadku koltów, które w magazynku tego gazu po prostu mają mało. No High też to nie służy, bo poza tym, że gaz leci w powietrze zupełnie bez sensu, to pistolet nie pracuje z pełną mocą i tak szybko, jak pracować by po prostu mógł. Dodatkowo ono wali chmurami tego gazu. No, i niestety, ale przemraża cały zespół, ponieważ no gazu musi pójść więcej, żeby faktycznie ruszyć ten zamek, żeby odsunąć blowback unit z całym zamkiem. A więcej gazu to jest niższa temperatura, chmury i tak dalej, więc to się przemraża. Jeżeli był tu olejek, to już go nie ma, bo po prostu się degraduje od bardzo niskiej temperatury. Całość może nam zamarznąć, dysza no też nie lubi. Po prostu takiego schłodzenia jest to plastik i on też może po prostu z takiego powodu gdzieś tam się osłabić i w przyszłości również pęknąć. Dlatego najlepiej by było, gdyby tego przecieku nie było wcale. I tutaj wjeżdża właśnie mój Krakenhead, który przychodzi do Was w takim oto zestawie. Są tu trzy elementy, w tym dwa wydrukowane. Poza nimi jest oring oraz śrubka. Elementy drukowane są dwa e, z prostego powodu. No, technologia FDM po prostu nie poradziłaby sobie z takim skosem, e, raczej z takim zwisem, żeby go po prostu wydrukować precyzyjnie w taki sposób, żeby ten oring mógł tam siedzieć. E, dlatego elementy są dwa: czoło głowicy i podstawa głowicy. Czoło głowicy ma port na łeb śruby, to jest śruba trójka z łbem stożkowym, no i ona się tu po prostu chowa. Między połówki głowicy idzie o-ring NBR oraz podstawa. No i jest sobie nasza o głowiczka, którą z pewnością już doskonale znacie. To jest wersja trzecia, jedyna jaka, jaką aktualnie produkuje. W kilku standardach oczywiście, do kilku różnych średnic. To jest wersja dedykowana... Do zespołów pneumatycznych o średnicy wewnętrznej 13,5 mm, czyli standard Tokio Marui, jeśli chodzi o kolty oraz high-capy. Pasuje również do praktycznie wszystkich klamek od KO2 no i praktycznie wszystkich również klamek od Army. Najłatwiej jest po prostu sobie wysunąć dyszę i ją zmierzyć od środka, wtedy się przekonacie, czego potrzebujecie. Problemy są z glokami i to nie jest generalnie głowica do gloków, ponieważ no niestety, ale w przypadku gloków te różnice wymiarowe są trochę większe. Tokio Marui ma 13 mm średnicy wewnętrznej, natomiast WE 14 i zarówno to pierwsze, jak i drugie potrzebuje po prostu innej głowicy niż ta. Jak zapewne zdążyliście zauważyć, w momencie kiedy trzymam element tak po prostu sobie luźno, to ten O-ring nie wchodzi. Na elementy drukowane, dopiero gdy to ścisnę, to wejdzie. To jest jakiś tam delikatny, dość ograniczony, ale jednak zakres regulacji dociśnięcia tego oringa do ścianek dyszy. Wynika to z prostego zamysłu, czyli ten element ma pasować do wszystkich pistoletów dostępnych na rynku w tym standardzie. No i niestety, ale zapewne jak możecie się spodziewać, występują różnice wymiarowe bardzo małe, które już mogą zaważyć. Nawet to nie jest kwestia między jednym producentem a drugim, tylko między jednym egzemplarzem danego pistoletu danej firmy, a drugim. Idealnym przykładem jest tu gold match od Tokio Marui. Swego czasu wrzucałem tą głowicę do dwóch gold matchów. W jednym była drop-in właściwie skręcona na amen, a w drugim trzeba było tą śrubę dość solidnie poluzować, żeby nie sprawiała problemów. Czym mogą się objawić problemy, zademonstruję Wam, gdy to zamontuję. Teraz głowica jest przykręcona do samego końca. Po prostu tak, jakbyście wkręcili śrubę, czyli śruba się zatrzymała. No i bierzemy sobie dyszę i ona owszem tu wejdzie. I ten pistolet nawet by działał. Ale opór, jaki stawia O-ring jest troszeczkę za duży. Tutaj jeszcze nie ma dramatu, natomiast zdarzają się pistolety, które, mimo tego, że są w tym samym standardzie, to to spasowanie mają tak sztywne, że tą dyszę naprawdę mocno trzeba tam wsadzić i z pazura ją wyciągać. Tutaj na szczęście to jeszcze by działało, natomiast jak na mój gust, to jest troszeczkę za ciasno, i to sobie po prostu trzeba wyregulować poprzez odkręcenie delikatne tej śruby. Natomiast jak zapewne możecie się spodziewać, no, poluzowana śruba w pistolecie dobrze nie wróży, dlatego rzecz moim zdaniem niezbędna. Klej do gwintów. Najtańszy, najprostszy, najmniejszy, z budowlańca pierwszego pod ręką. W moim przypadku K2 Prolog, niebieski rzecz jasna. Kosztuje kilkanaście złotych, a moim zdaniem, jak zapewne również wiecie z filmu o smarowaniu replik i generalnie o środkach chemicznych, których używam do pistoletów GBB. To jest rzecz po prostu niezbędna. W pistolecie nie może być luźnych śrub, bo ona się po prostu w pewnym momencie rozpadnie. Dlatego no, klej do gwintów ważna sprawa. I druga ekstremalnie ważna sprawa, o której dalej niestety duża część z Was nie wie. To musi być nasmarowane. Pistolet, który jest nieszczelny, może funkcjonować bez smaru bez lata. Raz lepiej, raz gorzej, ale może. Niestety, ale pistolet, który jest zbudowany albo po prostu zrobiony, ogarnięty zgodnie ze sztuką, czyli który ma ten zespół szczelny, musi mieć smar. I właśnie. Smar, nie olejek. To jest różnica. Nadal mówimy o środku na bazie silikonu, natomiast właśnie nie o olejku, a smarze. Czym on się różni? Smar wygląda tak. Po prostu jest w postaci stałej. Więcej na ten temat możecie się dowiedzieć właśnie ze wspomnianego materiału. Polecam go obejrzeć generalnie każdej początkującej osobie, bo to jest dość solidna dawka bardzo ważnej wiedzy. Tak więc smar nie olejek. On po prostu w przeciwieństwie do olejku nie wycieka i starsza na dłużej. Tutaj mogę przytoczyć jeszcze przykład z mojego doświadczenia. Miałem zespół pneumatyczny bardzo sztywno spasowany, czysto do testów i musiałem go oczywiście smarować dość często. Strzelane było w pełnym słońcu, w upale, a więc po prostu warunki idealne jak na gaziaka. Zespół nasmarowany olejkiem był w stanie wystrzelić dobrze dwa magazynki. Ten sam zespół potraktowany smarem silikonowym przemielił już magazynków 10, zanim zaczynał się zacinać i pluć. Tak więc absolutna podstawa smar silikonowy. Jego nakładamy na dysze od środka, Najlepiej po prostu w taki sposób, czyli nabieramy sobie go na palec i o krawędzie dyszy ten palec jakby wycieramy. W taki sposób, żeby po prostu ten smar wlazł do środka. Dysze no najlepiej również jest pokryć trochę delikatnie, cienkim filmem z zewnątrz. Nie za dużo, bo to jednak jest dość sztywny środek i po prostu też jakiś tam opór sprawiać. Może. No, Kwestia smarowania to jest, że tak powiem, sprawa drugorzędna, natomiast, tak jak wspomniałem, ekstremalnie ważna i niezbędna do poprawnego funkcjonowania szczelnego pistoletu. Poza tym, jeżeli ktoś jest perfekcjonistą, tak jak ja i po prostu niepokoi go niedokręcona, nawet zabezpieczona klejem śruba, to można zrobić coś innego. Jeżeli siedzicie w AEGach, prawdopodobnie posiadacie w swoich zbiorach podkładki do gearboxów. W moim przypadku są to podkładki od firmy ASG Box. Zdecydowanie je polecam i uważam, że to jest po prostu najlepsza na rynku aktualnie opcja, z uwagi na fakt, że jest ich dużo, że są dobrze opisane. No i przy okazji występują w aż czterech. Chyba tak, czterech grubościach. Wam wystarczy w zupełności 0,1 albo 0,2 mm, bo po prostu można tych podkładek władować więcej i wyregulować sobie to tak samo precyzyjnie. Podkładkę trzeba wstawić po prostu między jeden a drugi drukowany element. Dobrałem sobie odpowiednią podkładkę, która po prostu zapewniła płynną, relatywnie płynną jak na tego typu element pracę przy zachowaniu stuprocentowej szczelności. Na końcu śruby jest już nałożony niebieski klej do gwintów i takiego hamburgera wkręcamy sobie w blowback unit. Głowica siedzi, uzbrojona, zabezpieczona, dysza po niej lata. Elegancko z bardzo delikatnym, ale jednak wyczuwalnym oporem. No i zobaczmy sobie, co nam to dało. Stuprocentowa szczelność. Nie jestem w stanie po prostu jakiejkolwiek, nawet najmniejszej ilości powietrza przepchnąć przez tą głowicę. To jest to, czego chcemy. Relatywnie optymalnie płynna praca dla pistoletu, który jest boczniakiem, który nie ma short stroke'a albo ma short stroke po prostu niewielki. To jest najlepsze po prostu, co możecie zrobić. Dlatego teraz to wróci do pistoletu jeszcze parę spraw sobie omówimy. Blowback unit zamontowany. No, i wszystko działa poprawnie, prawie poprawnie, bo jak zapewne zdążyliście zauważyć, ta dysza nie do końca chce wracać. Nie przejmujcie się tym. W pistolecie bez blowbacku sprężynki właściwie mogłoby nie być. Oczywiście nadal najlepiej by było, jakby ona tam była, bo jakoś tam amortyzuje po prostu plastikowy element uderzający z dużą mocą w element metalowy. Więc niech ona sobie tam będzie, natomiast wcale nie musi tej dyszy cofać. Pistolet jest w stanie otworzyć komorę nabojową na takim dystansie, że nawet gdyby ta dysza się nie chowała wcale, i tak kulkę by pobrała. Więc tu nie jest problem w żadnym wypadku, a szczelność jest elegancka. Jeżeli to nie jest pistolet od armii, tylko na przykład z tego co pamiętam od Golden Eagle, to prawdopodobnie praca tej dyszy jest idealna i ona odbija do samego końca. No, i przy okazji ma troszeczkę większy luz. To jest właśnie przykład, dla którego mój element jest regulowany. Repliki od Golden Eagle z jakiegoś powodu tą dyszę mają delikatnie szerszą. Po prostu delikatnie ona nadal jest w standardzie i to nadal jest plus minus 13,5 mm. Ale tamtą głowicę bez żadnej podkładki trzeba skręcić na amen do samego końca, żeby tą szczelność po prostu zapewnić. I to nadal pracuje niezwykle płynnie. No więc jak widzicie, każdy pistolet jest inny. Dlatego wyregulujcie tą głowicę, tak jak wam zademonstrowałem, i wszystko będzie w porządku. Pistolet wyposażony w mojego Kraken poskładany, a więc bierzemy sobie teraz magazynek dedykowany. Tak, to jest magazynek od armii, tylko ma zmienioną stopkę. Odpowietrzony, nabity gazem, którego fakt faktem już w Butli dużo mi nie zostało. Natomiast myślę, że mogę wam zademonstrować, co się zmieniło. Pistolet dopiero teraz zaczął delikatnie tracić ciśnienie, a nadal wykonuje pełny cykl i jest w stanie zablokować zamek. Poszło sporo strzałów jeden za drugim i nadal nie schłodziliśmy się specjalnie. Dopiero teraz. Końcówka całego tego raszu nadal jest interesująca. Pistolet w żadnym momencie nie walnął chmurą gazu. W żadnym momencie nie zaczął syczeć, i nawet gdy tego gazu zabrakło mu, żeby zrobić cykl, nie było takiego scenariusza, że ten zamek zostaje przez jakiś czas w takiej pozycji albo takiej, i że on syczy, wywala gdzieś ten gaz i dopiero spada. Po prostu gaz się skończył i wyleciał przez lufę. Myślę, że to jest wystarczający dowód na to, że szczelność jest ważna i po prostu warto o nią zadbać, przy okazji dobrze obchodząc się z moim elementem. Bardziej miarodajny test myślę, że był na pierwszym filmie, gdzie zamontowałem tą głowicę w pierwszej jeszcze wersji w kolcie. No i tam, jak możecie się domyślić, ta różnica była znacznie bardziej wyczuwalna. Cóż, myślę, że tyle w temacie. Jeżeli mieliście problemy z moimi Krakenheadami, to raczej już ich mieć nie będziecie. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, że był przydatny i standardowo jak po każdym moim materiale. Zapraszam na wszystkie grupy na Facebooku. Zapraszam do obczajania kanałów polecanych, które ja Wam polecam oraz kupowania moich produktów. To wszystko. Dzięki i cześć.